Ostatnie dwie kolejki spotkań w Superlidze Tenisa Stołowego miały dać nam odpowiedź, jakie drużyny powalczą o medale Mistrzostw Polski. O play-offy walczyła drużyna Condo Hotels Morlino Ostróda. W przedostatniej kolejce niestety zespół prowadzony przez Tomasza Krzeszewskiego przegrał na wyjeździe 3-0 z Armadą Silesią Miechowice. Wszystko rozstrzygnąć miało się w Ostródzie. Nietypowo, bo w poniedziałek 23 kwietnia tenisiści z Ostródy zmierzyli się z AZS Politechniką Rzeszów. W pierwszym meczu Zhang Yang rywalizował z Pawłem Chmielem. Pierwszego seta wygrał tenisista gości. Później już triumfował Zhang Yang, który w swoim stylu zachęcał publiczność do dopingu. Chińczyk wygrał swoje spotkanie 3-1. Jako drugi z naszej drużyny do gry przystąpił Karol Sharma, którego rywalem był reprezentant Białorusi Paweł Platonow. I choć spotkanie rozpoczęło się po myśli gospodarzy, gdyż tenisista z Ostródy wygrał pierwszego seta, to cały mecz jednak przegrał 1-3. W ostatniej kolejce spotkań szansę na grę od Tomasza Krzeszewskiego dostał Bartosz Sharma. Przyznam się, że stresowałem się jak nigdy przed tym pojedynkiem. Bardzo rzadko dostawałem szansę w tym sezonie i dostałem ją w tak arcyważnym meczu, można powiedzieć. I z jednej strony działało to na mnie mobilizująco, ale z drugiej byłem bardzo zestresowany. Stres podziała na naszego zawodnika mobilizująco. Bartosz Sharmach pokonał przy stole Tomasza Lewandowskiego 3-1. W całym meczu objęliśmy prowadzenie 2-1, a prawdziwe emocje dopiero się rozpoczęły. Jest to bardzo trudny mecz i wszystko może się zdarzyć. Może Janek może szybko wygrać, a tak samo może szybko przegrać. I myślę, że do samego końca będzie nie wiadomo, kto wygra ten mecz. Drugim rywalem Zhang Yanga w tym spotkaniu był Paweł Platonow. Zawodnikowi z Chin nie udało się wygrać pojedynku z Białorusinem. O losach spotkania miał przesądzić ostatni pojedynek. Tomasz Krzeszewski wprowadził zmianę. Zamiast Karola Sharmacha to Szymon Malicki zmierzył się z Pawłem Chmielem. Niestety zawodnik Condo Hotels Morlino Ostróda przegrał swój mecz 1-3. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem 2-3 dla akademików z Rzeszowa. Nasza drużyna nie awansowała do strefy medalowej. Zespół z Ostródy na koniec sezonu zajął 5. miejsce w tabeli. Wciąż nie wiadomo, czy w przyszłym sezonie w barwach Ostródy występować będzie Zhang Yang. Teraz w klubie przyszedł czas na podsumowanie sezonu.